Witam Państwa, tutaj z Teneryfy. Chciałem w dzisiejszym małym programie powiedzieć kilka słów o rtęci, ponieważ uderzył mi jak artykuł, który mi właśnie kolega podesłał wczoraj na moim Facebooku. I no niestety rtęć, najwięcej rtęci emitują w Europie Niemcy i Polska. Dochodzi nawet do 8 ton na rok. Tak więc ta rtęć niestety jest wyrzucana w atmosferę, są przetwarzane produkty chemiczne i po prostu fabryki pracują przetwarzając dużo produktów chemicznych i ta rtęć niestety unosi się do atmosfery. Dodam do tego, że rtęć jest bardzo szkodliwa dla organizmu ludzkiego, odkłada się w nerwach. Ja osobiście nie polecam osobom, które mają amalgama, zęby zrobione z amalgama, stosowanie tego typu plomb, ponieważ one zawierają rtęć. I znam osobę osobiście z Norwegii, która ma 12 zębów właśnie plombowanych tą rtęcią, tym amalgamą całą. I po prostu kobieta dostała paraliżu nerwów na całym ciele. Nie może chodzić, jest na wózku inwalidzkim w tej chwili. Także ostrzegam Państwa przed właśnie przed tymi tego typu plombami, że one są po prostu szkodliwe. Są robione na rtęci. Jak również przebywanie w pobliżu, w takich krajach jak Niemcy, jak Polska. Po prostu jest tam powietrze zanieczyszczone. Nie mówię, że we wszystkich miastach, ale w wielu miastach naprawdę jest zanieczyszczone. Do tego bym zaliczył Dolny Śląsk, bo go sam badałem radiestezyjnie, tak więc Dolny Śląsk naprawdę jest pod względem rtęci. Bardzo niedobrze jest w tej chwili w tamtej części Polski. Dodałbym jeszcze, że ostatnio robiono badania na biegunie południowym i biegunie północnym, gdzie żyją niedźwiedzie, białe niedźwiedzie i robione właśnie eksperymenty na tych zwierzętach. Po prostu białe niedźwiedzie ostatnio nie boją się i podchodzą pod domy ludzi, którzy mieszkają właśnie na biegunie południowym. Z tego względu, ponieważ ich zawartość w rtęci w organizmie jest zwiększona jak normalnie. Po prostu ilość rtęci już na biegunach jest bardzo wysoka z tego względu, że po prostu topnieją bieguny. I niestety jakby to jest taki łańcuch pokarmowy. W rybach po prostu w morzach jest więcej rtęci, ryba zjada plankton i glony z morza. Niedźwiedź zjada rybę i po prostu ta rtęć przechodzi z ryby na niedźwiedzia i potem jeżeli ktoś na przykład zabije tego niedźwiedzia, by chciał go ewentualnie zjeść, jakiś człowiek czy kto, jakiś inny zwierzak, to po prostu ta rtęć przechodzi jakby w takim cyklu łańcuchowym. Także zauważono też bardzo dużą agresję właśnie zwierząt, specjalnie niedźwiedzi, białych niedźwiedzi na biegunach, nie tylko na południowym, ale na północnym również. Jest to zwiększone po prostu większą ilością rtęci, która znajduje się w środowisku tych zwierząt. Także uczulam Państwa na ten temat, ponieważ rtęć jest, odkłada się naprawdę w nerwach, jest bardzo szkodliwa dla zdrowia i nie polecam, szczególnie w tym filmie chcę zaznaczyć, że nie polecam plomb zębów robionych z amalgamy. Właśnie z domieszką rtęci, ponieważ te plomby są szkodliwe. Warto wymienić sobie te plomby, ponieważ szkodzą na system nerwowy, uszkadzają nasz system nerwowy i po prostu tak właśnie działa rtęć na nasz organizm. Na marginesie chciałbym dodać, że nasza firma produkuje podkładki z minerałów, które harmonizują struktury wody, podnoszą wibracje tej wody i danego płynu. Jest to podkładka Aronis Superhuman, jest to podkładka duża. I w niej są zawarte minerały, które po prostu harmonizują strukturę wody. To jest właśnie ta duża podkładka. I tutaj mamy tą mniejszą podkładkę A5, która po prostu też powoduje ten sam efekt, jak duża podkładka harmonizuje struktury wody i powoduje, że woda ma lepszy smak i jest, ma wyższą wibrację po prostu. Jak również nasza firma Energy Aaron produkuje aronit, który jest do kieszeni.
To jest Aronit Personal, który można nosić w kieszeni, można mieć go w torebce, w skafandrze, w spodniach i on powoduje, że człowiek się czuje lepiej, powoduje jakby daje protekcję przed negatywnymi wpływami wibracji jak Wi-Fi, Bluebeam, jak negatywne energie elektromagnetyczne, które pochodzą od obiektów elektrycznych, na przykład jak komputery. Polecam go dla biur, gdzie człowiek ma styczność z komputerami, z elektroniką. To jest właśnie ten odpromiennik, który jakby powoduje lepsze samopoczucie, bo on daje jon minusowy. I tu mamy odpromiennik, który jest home office, który jest na zabezpieczenie domu przed szkodliwym promieniowaniem. Jest to odpromiennik, który działa na zasięg 25 metrów i on też chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym od żył wodnych, jak również chroni nas przed promieniowaniem od rzeczy elektrycznych, przed szkodliwym wpływem promieniowań elektromagnetycznych. To właśnie ten odpromiennik, on wytłumia właśnie te negatywne promieniowanie. Także pod YouTube'em naszym jest link do aukcji, także jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, może wejść na link i obejrzeć. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.